Cześć kochani, witam Was serdecznie. Dzisiaj zapraszam Was na filmik taki luźniejszy. Porozmawiamy sobie o mojej perfumowej wishliście. Pomyślałam, że no skoro mamy grudzień, piszemy zapewne listy do Mikołaja. Oczywiście tutaj mogą się znaleźć osoby, które mi powiedzą, przecież Mikołaj nie istnieje. No, może i nie istnieje, ale istnieje takie coś jak moc wszechświata, w którą bardzo wierzę, więc jeżeli coś manifestujemy, czegoś bardzo chcemy, to to się pojawia w naszym życiu. Ja Wam powiem, że to się bardzo, bardzo spełnia. Także dlaczego sobie nie pomarzyć o nowych perfumach? Oczywiście ja powiem Wam, że jestem niesamowicie szczęśliwym człowiekiem, zwłaszcza w tym roku, ponieważ mam wiele świetnych współprac z markami i dostaję po prostu dużo perfum, więc dla mnie tak naprawdę gwiazdka trwa cały rok, z czego jestem niezmiernie zadowolona, z czego się bardzo cieszę, za co jestem bardzo, bardzo wdzięczna. No i to jest głównie za moją pracę, a nie za darmo, tak jak niektórzy twierdzą, że dostaje się za darmo, niczego nie ma za darmo. Natomiast, no pomimo, że mam tyle tych perfum, które kupuję sama lub też dostaję, no to zawsze, przecież nie oszukujmy się, zawsze w świecie perfumoholika znajdzie się coś, co można by było jeszcze dodać do kolekcji. No i właśnie o tym sobie dzisiaj tutaj porozmawiamy, więc jeżeli chcecie wiedzieć, jaka jest moja wishlista, bardzo proszę zostańcie ze mną. Mam na imię Justyna, to jest mój perfumowy świat. Jeżeli Wam się tutaj podoba, lubicie wracać, lubicie przychodzić, a jeszcze nie subskrybujecie, serdecznie zachęcam, aby to uczynić. 2 razy w tygodniu się widzimy, a w tym okresie świątecznym, grudniowym widzimy się 3 razy w tygodniu, we wtorki, czwartki oraz w soboty. Jeżeli komuś jest mało, może zajrzeć na anglojęzyczny kanał, natomiast tam najczęściej treści powtarzają się, są to angielskie wersje filmików, które mam tutaj, także jeżeli ktoś tam chce, też może mnie wesprzeć. No i oczywiście zapraszam na Instagrama, bo tam bardzo, bardzo często pojawia się coś, czego jeszcze tutaj na kanale nie pokazywałam. Tam po prostu szybciej to dociera, szybciej jest zrobić zdjęcie, zamieścić posta, więc jeżeli chcecie wiedzieć, o czym będę mówiła tutaj na filmikach, to też na Instagramie można mnie zaobserwować. No więc zacznijmy, powiem Wam, że jest tego całkiem sporo. Czy jest mi to potrzebne? No oczywiście, że nie jest mi potrzebne, natomiast są to perfumy, które albo znam i chciałabym mieć w swojej kolekcji, albo perfumy, których nie znam, ale jeżeli bym dostała na przykład taki prezent, byłby to zakup w ciemno, nie obraziłabym się absolutnie, ponieważ no jestem zainteresowana, jak te zapachy pachną, a przeważnie mam tak, że nawet jak kupuję w ciemno, to czytam sobie wcześniej na fragrantice, jakie są nuty, czy mi się to może spodobać, czy nie, i powiem Wam, że zazwyczaj 99% przypadków jest trafionych. Także myślę, że te wszystkie perfumy, o których Wam tutaj powiem, byłyby zdecydowanie trafione, no bo tak jak powiedziałam, albo je poznałam i bardzo bym chciała je mieć w swojej kolekcji, albo po prostu bazując na nutach na fragrantice, myślę, że spodobałyby mi się. No więc pierwsze 2 zapachy będą od jednej marki i powiem Wam, że bardzo, bardzo mocno mam pierwszy zapach właśnie na wishliście. Zobaczymy, jak to się skończy. Być może uzbieram na swoją butelkę, bo no coś tak za mną chodzi. Jest to marka BDK i chciałabym bardzo dodać do swojej kolekcji Rouge Smoking. Naprawdę bardzo, bardzo chciałabym ten zapach mieć. Bardzo mi się podoba butelka oraz kolor płynu. Tutaj za mną możecie zobaczyć Gris Charnel. Jeżeli mnie oglądacie, wiecie, że Gris Charnel w tym roku dołączyłam do swojej kolekcji, to też było takie moje chcieństwo, chciałam właśnie coś bardzo posiadać z marki BDK, no i Gris Charnel jest jako pierwszy w mojej kolekcji, natomiast jako drugie bardzo bym chciała mieć Rouge Smoking, przemawia do mnie ten zapach, przemawia do mnie ta cała estetyka marki BDK, no i ten zapach, on jest teoretycznie taki, no też można by powiedzieć było w mainstreamowym guście, natomiast jest to też level wyżej, więc jeżeli ktoś lubi takie mainstreamowe słodziaki, a chciałby zacząć z niszą, myślę, że właśnie BDK Rouge Smoking byłby takim idealnym zapachem, żeby właśnie nie przerazić się nie wiadomo czym, bo jest to bardzo przyjemny zapach, jest to zapach takiego, to ludzie mówią, że to pachnie i to w sumie jest prawda, jak wiśniowa kola zagryzana pączkami z lukrem i coś w tym jest, to jest taki zapach bardzo apetyczny, troszeczkę sztucznawy, natomiast no nie można mu odmówić uroku, takiej flirciarskości, jest to zapach taki typowy na wyjście, no zwłaszcza myślę, że takie zimowe też, świąteczne, karnawałowe, coś w tym stylu, także BDK Rouge Smoking bardzo, bardzo bym chciała włączyć do swojej kolekcji, może jeżeli nawet nie całą butelkę, to chociaż 10 ml, bo Mood Scent Bar też takie dziesiąteczki sprzedaje. Także chociaż na zaspokojenie tej pierwszej potrzeby, ale nie ukrywajmy, że cała butelka bardzo, bardzo mi się podoba. Jest to butelka po prostu robiąca wrażenie. Także pierwsze BDK Rouge Smoking, a drugi zapach od marki BDK, no w sumie to byłby już trzeci zapach BDK w mojej kolekcji. Velvet Tonka, myślę, że nie obraziłabym się zdecydowanie, gdyby Mikołaj przyniósł mi Velvet Tonkę, ponieważ jest to przepiękny, no oczywiście tonkowy zapach.
taki skrzący marcepan jest to jak dla mnie, w otoczeniu jeszcze kwiecia dodatkowo, no coś fantastycznego, przepiękny zapach kojarzący mi się z takim złotym welurem, złotym miodowym welurem, z jakimiś takimi połyskliwymi właśnie złotymi tkaninami. Przepiękny, przepiękny, naprawdę na takie specjalne okazje, czy też na zimę, żeby się poczuć wyjątkowo, nawet na co dzień. Super, także BDK Velvet Tonka. Zapach numer 3 jest zapachem, który ja nie wiem, co ja robię. Ja mam po prostu te próbki tutaj i ostatnio nawet porządkowałam próbki w końcu i miałam go w rękach i nie mam pojęcia, dlaczego go nie odłożyłam na bok do przetestowania i to już mi się zdarzyło chyba trzeci raz. A ten zapach za mną chodzi i muszę go wygrzebać znowu z tych próbek i zobaczyć, jaki on jest na mojej skórze, ale aż się boję, bo jest to zapach marki Amouage. Jak wiecie, ja mam Amouage Guidance, tutaj też możecie go zobaczyć za mną w gablotce perfumowej. I aż się boję, że ten zapach od Amouage kolejny spodoba mi się, bo znów jest taka sama sytuacja, jak była z Guidance. Bardzo spodobała mi się buteleczka, kolory buteleczki i jest to Amouage Material. Jest to zapach podobno dla miłośników zapachów takich właśnie żywicznych, głębokich, ciepłych i słodkich. No i jeżeli mnie oglądacie, to wiecie, że to jest profil zapachowy, za którym ja po prostu teraz szaleję, więc troszeczkę chyba podświadomie boję się wyciągnąć tej próbki, być może dlatego ciągle ją gdzieś tam odkładam, jak robię porządki i nie przetestowałam jeszcze. Boję się, że mi się po prostu tak spodoba, że skończy się to butelką, ale gdybym dostała od Mikołaja, no oczywiście, żebym się nie pogniewała, jest to zapach, który mi niesamowicie interesuje i tak jak mówię, buteleczka też, połączenie kolorystyczne bardzo, bardzo mi się podoba, wygląda to rewelacyjnie. Powiem Wam, że właśnie myślę, że bardzo jest duże prawdopodobieństwo, że mi się spodoba ten zapach, ponieważ jest youtuberka, ona mieszka w Portugalii, natomiast nagrywa po angielsku. Znalazłam taką youtuberkę, której w ogóle gust zapachowy pokrywa się praktycznie w 95% z moim gustem, jak nie nawet w większej ilości tych procentów. 98% można powiedzieć. Jest to, polecam Wam w ogóle, jeżeli chcecie kogoś nowego na YouTubie, a nie znacie jeszcze tej youtuberki, jest to Joana Mercado. Przepiękna kobieta, przepięknie opowiada też o perfumach, ma taki bardzo, bardzo spokojny głos, więc te jej filmiki niesamowicie mnie relaksują i oglądałam tak kilka filmików i doszłam do wniosku, że kurczę, mam naprawdę taki gust jak ona. Praktycznie wszystko, co ona poleca, podoba mi się niesamowicie. No i ona też uwielbia Guidance, uwielbia no mnóstwo w ogóle zapachów, które ja uwielbiam. Więc też taki, no taki tip, taki off topic dla Was, więc jeżeli lubicie to, co ja lubię, szukacie jeszcze kogoś innego, kto by mógł swoje zdanie powiedzieć na temat tych zapachów, które ja lubię, to myślę, że Joanna będzie idealną osobą, żeby Wam tutaj trochę naświetlić, bo ona też ma sporo zapachów, które ja posiadam w kolekcji. No i właśnie Joannie i podoba się Guidance, i podoba się Amouage Material, więc ja podejrzewam, że jeżeli jej się podoba, to mi się też spodoba, więc tutaj chciałabym Amouage Material. Kolejnym zapachem jest zapach, no znowu, no sama tutaj nisza praktycznie jest, nie oszukujmy się, sama nisza, bo ja zwariowałam na punkcie niszy, jak wiecie, i to jest królicza nora, z której trudno wyjść, ciągle coś nowego się znajduje, odnajduje i no jest to coś fantastycznego, jeżeli chodzi o przygodę perfumową. Wilhelm Parfumery Room Service. I ten zapach jest prawdopodobnie zapachem sygnaturą Victoria Beckham, no nie o to tutaj chodzi, natomiast jest to zapach, ja już nie pamiętam tego zapachu, będę może musiała się uśmiechać do Oli Nischology, pozdrawiam Cię kochana, jeżeli jeszcze ma ten zapach, żeby mi go pokazała na testy. Jest to zapach właśnie taki świeży, praniowy trochę i elegancki, no więc ja jestem bardzo, bardzo ciekawa, jak to by pachniało na mojej skórze, nie wspominając o tym, że buteleczki Wilhelm Parfumery są absolutnie przepiękne i cała otoczka marki też niesamowicie mi się podoba, te buteleczki wyglądają jak takie vintage'owe kryształy, ale troszeczkę wiecie, w nowoczesnym stylu. No, rewelacja, także Wilhelm Parfumery Room Service nie obraziłaby się absolutnie na taki prezent. Kolejnym zapachem, jaki bym chciała, i to jest w ogóle zabawne, bo ja ten zapach już chciałam kupić, natomiast jak się na niego namyśliłam, to już go nie było. Ani w formacie 10 ml, ani w formacie 50 ml, i mówię tutaj o Floral Street, jest to Wild Vanilla Orchid. No i tutaj właśnie chciałam wpisać na listę kolejnego Wilhelma, Poets of Berlin, bo ten zapach mi się niesamowicie podoba. Natomiast po co przepłacać, skoro mamy właśnie Wild Vanilla Orchid? Jest to zapach dla mnie w 98% tak naprawdę podobny do
Poets of Berlin. To jest bardzo nietypowy waniliowy zapach. Zapach waniliowy z czarną porzeczką, bodajże z bambusem, więc tutaj mamy delikatną słodycz wanilii, która jednocześnie jest taka świeża i soczysta. Bardzo, bardzo nietuzinkowy zapach, bardzo nietypowy, przepięknie pracujący na skórze, zwłaszcza w ciepłe dni, ale myślę, że w takie chłodniejsze, teraz mamy w ogóle śnieg za oknem, przepiękną zimę. Myślę, że w taki zimowy dzień też idealnie by się sprawdził, także no tutaj i w ogóle też buteleczka jest przepiękna. Te kwiaty nadrukowane na pleckach butelki przypominają mi kwiaty z takich renesansowych obrazów, jeżeli chodzi w ogóle o kolorystykę, cały ten vibe, naprawdę mi się to niesamowicie podoba i myślę, że prędzej czy później, czy też 10 ml, czy też ta 50 zawita do mnie, bo bardzo bym chciała właśnie to Wild Vanilla Orchid dodać do swojej kolekcji. Kolejnym zapachem, na który bym się nie pogniewała, jest zapach... W sumie nie wiem, czy mi jest potrzebne kolejne takie DNA zapachowe w swojej kolekcji, ale dlaczego nie? Ja mam próbkę, testowałam, ten zapach jest bardzo, bardzo przyjemny. To jest mainstreamowy zapach, jest to Paco Rabanne Pure XS i jest to ten zapach już taki klasyczny od Paco Rabanne, jest to zapach z popcornem, no taki gurmandowy. Ja mam fazę na gurmand obecnie, wszystko to, co jest takie słodkie, kojarzące się właśnie z jakimiś łakociami, ale też nie za bardzo jedzeniowe, takie typowo, no to do mnie przemawia, po prostu, no ale wiecie, ja i gurmandy, musi to być wyważone, niezbyt takie dosłowne. Jedynym dosłownym gurmandem, jaki uwielbiam w swojej kolekcji, jest lemon tart od Kalutnisa, ale to wiecie, tutaj jeżeli chodzi o te ciasta cytrynowe, to ja im przeważnie robię wyjątek, bo naprawdę ten profil zapachowy mi się podoba, a jeżeli chodzi o Pure XS, no to jest po prostu słodziak, no można powiedzieć w stylu, nie wiem, Black Opium, La Vie Belle, Olimpei, można powiedzieć tutaj, że Olimpei, no bo Olimpea też jest ze stajni Paco Rabanne, więc myślę, że chciałabym dołączyć Pure XS do swojej kolekcji. Nie wiem, czy zrobię to sama, jeżeli bym dostała takie prezent, to jak najbardziej nie pogniewałabym się. Buteleczka też mi się podoba z tym takim złotym wężem. Ja ogólnie powiem Wam, że bardzo nie lubię węży, bardzo się boję węży. Panicznie wręcz, jak widzę nawet w zoo za szybą, to wzdrygam się niesamowicie. Ja nie wyobrażam sobie, jak można posiadać węża w domu, natomiast no, każdy jest inny. Ja wolę zdecydowanie futerkowe zwierzęta, a najbardziej psy. Ale to już wiecie, ja się bardzo węży boję, ale jeżeli wąż jest złoty, nie rusza się, nie zagraża mi, jest na butelce Paco Rabanne Pure XS, jak najbardziej przyjmę takiego węża, więc to jest to. Kolejnym zapachem jest zapach, który jest no tak naprawdę białym krukiem i tego zapachu prawdopodobnie chyba nie będę miała w kolekcji, chociaż nigdy nie mów nigdy, nie wiadomo jak to się życie potoczy, natomiast no bardzo bym go chciała, bo jest przepiękny. Ale wiele osób właśnie ubolewa, że ten zapach jest niedostępny kompletnie. Jest to Shalimar i jest to Millesim Tonka. Jest to ten wypust taki limitowany Shalimara z ubiegłego roku. Jak wiecie, Shalimar wydaje co roku chyba właśnie w okolicy świąt jakieś wariacje na temat Shalimara. Była waniliowa, no i ta tonkowa. No ta tonkowa jest przepiękna. No co ja tutaj dużo będę mówiła, jest to po prostu DNA klasycznego Shalimara z podkreconą tonką, która jest przepiękna, skrząca, elegancka, no dokładnie taka, jaką lubię. Ale to jest zapach niemożliwy praktycznie do dostania. Ja nie wiem, dlaczego oni to robią. Powinni właśnie zrobić taką Hall of Fame Shalimara, jeżeli chodzi o Guerlaine'a właśnie, i powinni co roku dodawać nowy zapach, który jest ogólnie dostępny, bo myślę, że to jest naprawdę fajny koncept, zwłaszcza w okolicy świąt, żeby fani marki mieli na co wyczekiwać, fani Shalimara, i po prostu sukcesywnie co roku dodawać nowy wariant zapachowy po prostu do kolekcji. Nie wiem, czemu tego nie chcą zrobić. Być może, no tutaj myślę, że na pewno działa to, że jest to coś niesamowicie ograniczonego i pewnie ludzie po prostu rzucają się na to, a później tego nie ma. No a marka sobie zarabia, no co innego. Kolejnym zapachem, jaki bym chciała w swojej kolekcji, to jest też zapach, którego nie testowałam jeszcze. Natomiast buteleczka bardzo mi się podoba i chętnie bym ten zapach też u siebie w kolekcji widziała. Jest to Givenchy, jest to L'Interdit, ale to jest L'Interdit Rouge. Bardzo, bardzo podoba mi się ta butelka i jest to przepiękny odcień Bordeaux. Jest to dla mnie idealny odcień Bordeaux, ja taki uwielbiam. Bardzo głęboki, bardzo aż taki wiecie co, już no, rubinowy, taki wpadający niemal w takie tony już czarne. Tak mi się to przynajmniej, tak pamiętam przynajmniej tą butelkę, no jest przepiękna, w ogóle lakiery do paznokci uwielbiam w takich kolorach. Taki kolor w ogóle ubrań też bardzo lubię, no to jest też taki kolor łączący się ze złotem, przepięknie, jak wiecie, uwielbiam złoto i nasycone kolory. Także to jest mój vibe, no i bardzo bym chciała ten zapach w swojej kolekcji zobaczyć, powąchać, bo nie wąchałam go jeszcze, klasycznego L'Interdit DNA, bardzo, bardzo lubię, więc ten zapach na pewno ucieszyłby mnie.
Kolejnymi zapachami, dwoma, są znowu zapachy z tej samej marki. Jest to marka Maison Crivelli. No i jeżeli mnie oglądacie bardzo regularnie, to wiecie, że latem, w okolicach lata, zachwyciłam się zapachem Hibiscus Mahajat i nadal podtrzymuję swoje zdanie. Hibiscus Mahajat jest wykreowany przez, no tak jak mówię, mojego chyba ulubionego obecnie perfumiarza. Jest to pan Quentin Bich. Pan Quentin Bich, który stworzył Amouage Guidance na przykład, Bois Imperial od Essential Parfums. No ja po prostu uwielbiam te perfumy i tak naprawdę wszystko, co powącham od pana Quentina Bich, no zachwyca mnie. Prócz jednych perfum, które zdziwiłam się, że stworzył, ale o tym Wam powiem może w filmiku poświęconemu zapachom Quentina Bich, bo właśnie taki filmik dla Was przygotowuję. Uznałam, że jest tego tyle. Tyle tych zapachów, które mi się podobają, że po prostu zrobię zbiorczy filmik, porozmawiamy sobie o twórczości pana Bicha, zobaczycie, jakie zapachy wchodzą w jego portfolio. No i właśnie Hibiscus Mahajat jest to zapach, no przepiękny, jest to zapach przepiękny, jest to zapach, niektórzy mówią, że w stylu deliny, z czym się zgodzę, troszeczkę delinowaty jest, no tam mamy też róże, mamy owoce jakieś z tego, co pamiętam, ale mamy jeszcze jakiś taki inny twist. Ten zapach jest troszkę kwaskowy, ale słodkawy, jak taka, no właśnie, herbata albo lemoniada hibiskusowa, z takim podtonem bardzo ostrej, mocnej praniowości, jakby takiego proszku do prania. Przynajmniej to wychodzi na mojej skórze i uwielbiam po prostu ten efekt. I to jest zapach nuklearny, tak samo zresztą jak Amouage Guidance. Więc no, jeżeli ktoś lubi takie DNA, no w Amouage Guidance też mamy róże, mamy trochę inne składniki, ale gdzieś tam, ja też Wam powiem taką dygresję znowu, że w Amouage Guidance momentami, zależy od dnia, ale momentami wyczuwam na sobie echa, maleńkie echa Hibiscus Mahajat, więc jestem bardzo szczęśliwa, no bo ja Hibiscus Mahajat uwielbiam, ale gdybym miała Hibiscus Mahajat w swojej kolekcji, no to na pewno bym się nie pogniewała. Jest to zapach przepiękny, zwłaszcza też na, tak naprawdę na cały rok idealny, natomiast na wiosnę i lato myślę, że też świetny ze względu właśnie na swoje parametry. Według mnie bardzo trudno jest znaleźć zapach taki na ciepłe dni, który ma bardzo, bardzo dobre parametry, wręcz nuklearne. Jak wiecie, ja uwielbiam takie perfumy właśnie tego typu, zwłaszcza kiedy jest ciepło, bo no, jak jest ciepło, to ze mnie perfumy po prostu uciekają. A więc ja Hibiscus Mahajat bardzo bym chciała dodać do swojej kolekcji. Mam taką 5-ml odlewkę od Kingi Mojewicki. Pozdrawiam Cię, kochana. I to mi też no, na razie wystarczy. Natomiast no oczywiście, no jak zwykle, butelka też mi się nawet podoba. Nie obraziłabym się. A drugi zapach od marki Maison Crivelli to jest zapach, którego kompletnie nie znam i zastanawiam się, być może sobie zakupię chociaż 5 ml i jest to Iris Malikan. W ogóle powiem Wam, że nie wiem, co mnie opętało, ale ostatnio mam ochotę odkrywać zapachy z irysem. Stało się to za sprawą jednego zapachu marki Olfactive Studio. Jest to zapach Iris Shot. Ja go mam w swojej kolekcji, jeszcze go nie pokazywałam, natomiast no to, na to nadejdzie pora. W podsumowaniu prawdopodobnie miesiąca zobaczycie, listopada perfumowego, co ja powiedziałam, w ogóle nieważne, w podsumowaniu listopada zobaczycie Iris Shot, to chciałam powiedzieć. No i chodzi za mną właśnie profil irysowy, ale irys tutaj musi być kremowy, taki maślany wręcz i właśnie podobno, jeżeli wierzyć opisom ludzi, Iris Malikan taki jest. I dla mnie to by był ryzykowny zakup w ciemno w sumie, no bo irys nie zawsze na mnie dobrze brzmi. Ja bardzo nie lubię takiego irysa chłodnego, bardzo szminkowego, mocnego, takiego ostrego. Tego nie lubię, takiego efektu. Więc pytanie, jakby to brzmiało. Natomiast słyszałam, że właśnie ten Iris Malikan jest bardziej taki kremowy. Właśnie też Joanna Mercado mówiła, że też jej się Iris Malikan bardzo podoba, a więc tutaj troszeczkę bardziej zielone światło, ona też uwielbia Iris Shot, więc no tutaj troszeczkę czuję się bardziej zachęcona właśnie, jeżeli wiem, że osoba z takim gustem jak ja perfumowym lubi ten zapach, myślę, że będę troszkę bardziej bezpieczna. No i zobaczymy, jak to się skończy. Martwi mnie w tym zapachu też dodatek skóry, no ale zobaczymy. Zobaczymy, być może chociaż piąteczkę sobie kupię, bo jestem niesamowicie ciekawa tego zapachu. Kolejnym zapachem, jaki bym chciała dołączyć do swojej kolekcji, jest zapach od Theodorosa Calotinisa i jest to zapach z tej serii drogiej, ekstraktowej, jest to Santal Wood. Ten zapach jest tak przepiękny, no i tutaj znowu, jeżeli chodzi o drzewo sandałowe, jak wiecie, ja nie zawsze drzewo sandałowe w perfumach lubię, to jest 50/50. Jeżeli drzewo sandałowe, podobnie jak irys, jest kremowe, uwielbiam takie perfumy, bardzo mi się podobają, no super mi się je nosi, natomiast jeżeli drzewo sandałowe w perfumach jest takie ostre, świeże, pachnie jak strużyny z ołówka, takie mocne, które wchodzą aż w takie kiszone ogórki, koper, no to mi się kompletnie nie podoba. Natomiast jeżeli chodzi o Santal Wood od Calotinisa,
Jest to majstersztyk, ogólnie ta cała jego kolekcja ekstraktów to jest majstersztyk, jak dla mnie rewelacyjna trwałość, no rewelacyjna w ogóle jakość tych zapachów, są bardzo takie zawiesiste, oleiste, super. No i sandalwood właśnie ma pełno tego kremowego, intensywnego drzewa sandałowego. Tam w tym zapachu nie wiem, czy nie ma śliwki przypadkiem, natomiast coś, nawet jeżeli nie ma śliwki, coś w tym zapachu dla mnie tak śliwkowo troszeczkę wybrzmiewa, taki jest ten zapach podwędzany, drewniany, kremowy, no coś pięknego, bardzo bym chciała ten zapach. Mam próbkę, która też myślę starczy mi na całkiem długo, no natomiast na pełną butelkę nie obraziłabym się, na pewno. Kolejnym zapachem jest zapach od marki Nishane i jest to też zapach, który jak najbardziej schlebia mainstreamowym gustom, natomiast on mi się bardzo, bardzo podoba. Jest to 100 Silent Ways i ja zawsze 100 Silent Ways określam jako taką bardziej elegancką i wyrafinowaną, bogatą siostrę Black Opium od YSL. Jest to zapach, w którym dla mnie dzieje się bardzo dużo i jest to zapach, który na mnie nie staje się tak mainstreamowo płaski później w czasie swojego trwania, więc no tutaj zdecydowanie no to jest dla mnie na plus, bo ja bardzo nie lubię, kiedy perfumy na mnie stają się płaskie. W ogóle właśnie to jest śmieszne, że wiele osób zarzuca, na przykład, znowu dygresja, ale tak przychodzi mi do głowy, myślę, że też warto o tym powiedzieć, że wiele osób zarzuca odpowiednikom, że one po jakimś czasie pachną tak samo. Nie każdy oczywiście, ale takie jest ogólne przekonanie, że one w bazie, że na początku jest super, że coś tam nawet się dzieje w tych zapachach, a później pachną płasko. No ja niestety zauważyłam tą zależność też w mainstreamie, więc nie wiem, interpretujcie to jak chcecie, ja nie widzę sensu ani wydawać na odpowiednik, który się robi płaski, więc trzeba poszukać czegoś lepszego, ani na mainstreamowy zapach, za który trzeba zapłacić kilkukrotnie więcej niż za odpowiednika i tak on się robi płaski. Dla mnie to nie ma sensu, więc ja zdecydowanie wolałabym kupić Nishane 100 Silent Ways, wiedzieć, że będzie to jakość, będzie to, no po prostu, wiecie, projekcja, elegancja i tak dalej, i tak dalej. Ogólnie też bym się nie obraziła, gdybym coś dostała od Nishane z tej serii mocniejszej ekstraktów, tej serii X. Na pewno też bym chciała poznać 100 Silent Ways w tej wersji, ani Wulong Cha też bardzo mnie interesuje. Także no tak to wygląda, tak to wygląda. Mogłabym dostać całkiem, całkiem dużo z samego nawet Nishane. Kolejnym zapachem jest zapach od marki Teo Cabanel. Tak naprawdę mam dwa zapachy, które są mocno, mocno na mojej wishliście. Pierwszym jest Je Ne Sais Quoi, natomiast ja go tutaj nie wpisywałam oficjalnie. Wpisałam Déjà Vu, bo zapach Déjà Vu jest zapachem gumy balonowej, pomieszanej z irysem, pomieszanej też z białą skórą, taką sztuczną. I właśnie w tym zapachu mamy... To nie jest zapach tak naprawdę dla każdego. Mimo że on ma dosyć przyjemne DNA, myślę, że dla niektórych osób może być zbyt charakterystyczny. Fiołki w tym zapachu, bo ten zapach też ma fiołki, przypominają mi dokładnie fiołki z Insolence od Guerlain. Natomiast te fiołki tutaj są bardzo takie... wygładzone, takie zbalansowane, więc tutaj Was nos to nie drażni. Dla mnie Insolence pachnie jak mocno, jak tak proszkowo, praniowo, ale bardzo tak kwaśno jednocześnie na mojej skórze, nie mam pojęcia dlaczego tak się dzieje. Natomiast Déjà Vu pachnie jak takie czyste pranie pomieszane z gumą balonową właśnie i z takim delikatnym lateksowym jakby twistem. Naprawdę jest to coś, co mi się bardzo, bardzo podoba w perfumach, taki gumowy, lekki aspekt. To samo mam, taki sam efekt mam na przykład z Rosendo Matteo No. 5 albo tam Ish Alshuyuk Gold, który jest idealnym klonem tegoż zapachu. Gdzieś tam taki efekt takiej gumy, takiej lateksowości, nie wiem, mi osobiście bardzo, bardzo ten aspekt w perfumach się podoba, być może to dobrze wybrzmiewa na mojej skórze. No i w Déjà Vu, wracając do Déjà Vu, w Déjà Vu mamy jeszcze taki akord takiego czyściutkiego piżma, więc później w bazie, w tym zapachu zostajemy z takim gumowo-balonowym piżmem. No dla mnie rewelacja, być może nawet sobie sama zakupię taką trzydziesteczkę, bo ten zapach bardzo za mną chodzi, ale tak samo Je Ne Sais Quoi, który jest zapachem takiej herbaty genmaicha z ryżem preparowanym. Jest to coś pięknego, też bardzo, bardzo mi się podoba. Kolejnym zapachem, jaki chciałabym dodać do swojej kolekcji, jest to zapach, którego nie znam i jest to zapach marki, którą mam na swoim radarze. Wiem, że w ogóle ta marka jest Mood Scent Bar, więc będę się musiała tam wybrać na wąchnięcie. Jest to marka Born to Stand Out. Oni mają w ogóle bardzo fajny design, bardzo mi się podobają te buteleczki i jest kilka zapachów z tej marki, które bym chciała poznać, ale wpisałam tutaj Sugar Addict, ponieważ jest to zapach gurmandowy, a jak już powiedziałam, ja w tej chwili mam fazę na gurmandy, no na pewno na wiosnę to się trochę zmieni, będę bardziej, nie wiem, kwiatowa, zwiewna i tak dalej, natomiast teraz jesteśmy w grudniu, więc ja chcę wykorzystać to na maksa.
używać coś słodkiego, otulającego i bardzo na tą chwilę interesuje mnie Sugar Addict. Podobno jest słodziutki właśnie, ale taki fajny, złożony. Chyba ten zapach ma nawet w sobie cynamon. Jest idealny do noszenia sam albo też do layeringu. Bardzo, bardzo mnie interesuje ten zapach i bardzo fajnie by było mieć go w swojej kolekcji, no po prostu. I dwa ostatnie zapachy, które też są gurmandami, które mnie niesamowicie interesują, nie znam tych zapachów, znaczy jeden znam, jednego nie znam. Także tutaj kolejnym zapachem, którego nie znam, jest zapach od włoskiej marki Profumo di Firenze i jest to Fior di Pane. I to w ogóle nazwa oznacza chlebowy kwiat, coś w tym stylu, kwiat chleba. I jest to zapach, w którym autentycznie mamy akord chleba, takiego pieczonego, więc no to mnie tak bardzo interesuje i intryguje, jak pachnie ten zapach. Bardzo bym chciała ten zapach mieć w swojej kolekcji. Jak wiecie, no ja uwielbiam Panettone od Milano Fragrance, no i zdecydowanie to Panettone zachęca mnie, żeby eksplorować takie zapachy, które gdzieś tam mają tą ciastowość nawet w sobie, bo ta ciastowość, muszę Wam powiedzieć, w perfumach też bardzo ciekawie brzmi dla mojego nosa. No ja Wam mówię, że w niszy jest tyle gurmandów bardzo ciekawych, bardzo ekscytujących, że no to jest tak ogromny świat, że no ciągle jest coś nowego. Ciągle coś nowego chcemy poznawać, także Fior di Pane bardzo mnie intryguje, bardzo bym chciała poznać ten zapach, no i mieć buteleczkę, bo te zapachy od Profumo di Firenze też bardzo fajne buteleczki mają. I ostatnim zapachem jest zapach od marki Chabot, która jest też niesamowicie popularna i zwłaszcza właśnie takie typowo gurmandowe wypusty od tej marki popularne są. I mam tutaj zapach na liście Le de Biscuit i ja mam w ogóle troszeczkę w próbce właśnie też od Kingi tego zapachu. Ten zapach pachnie jak maślane ciasteczka, po prostu. I ja wiem, że być może no nie jest to wyrafinowany zapach, nie wiadomo jaki, i sztuka perfumeryjna nie wiadomo jaka, on po prostu pachnie jak maślane ciasteczka, mleko obok tego, albo takie ciasteczka, wiecie, jeszcze nie wiem, polane kondensowanym mlekiem. Jest po prostu słodziutki, jest przyjemny, jest bardzo taki apetyczny, wprowadzający w dobry nastrój, kojarzący się z dzieciństwem. No i te buteleczki od marki Chabot z tym takim korkiem złotym niesamowicie mi się podobają. Wiem, że Chabot ma też inne korki, natomiast ja tutaj mówię o tych właśnie takich, nie takich zwykłych plastikowych chyba korkach, tylko mówię o tym takim złotym. Więc mieć takie Le de Biscuit z takim koreczkiem, no byłoby wspaniale, nie ukrywam, takie łakocie świąteczne. Także to by było na tyle, jeżeli chodzi o moją wishlistę. Zobaczymy, czy coś się z tego spełni. No prawdopodobnie prędzej czy później może sama sobie sprawię jakiś taki prezent perfumowy, kto wie, kto wie. Natomiast teraz Wam powiem, że mam tyle tego, że nawet na myśl o kupowaniu czegoś, nie wiem, czuję troszeczkę wyrzuty sumienia, bo no myślę, że i tak od losu dostałam i dostaję ciągle bardzo dużo, więc nie wiem, czy opłaca mi się po prostu wydawać kolejne perfumy, skoro mam już tego tyle i muszę tutaj też używać to, testować, korzystać z tego, co mam, bo kolekcja jest naprawdę wspaniała, nie oszukujmy się. Także zobaczymy, jak tutaj to będzie, natomiast na tą chwilę są to moje chcieństwa. Oczywiście, gdyby wszystkie naraz pojawiły się w moich drzwiach któregoś pięknego grudniowego dnia, nie obraziłabym się absolutnie. No, któż by się obraził? No, także to by było na tyle. Dawajcie mi znać, jakie są Wasze perfumowe chcieństwa, czy coś jest takiego szalonego może na Waszej wishliście, co myślicie, że no na razie może nie, ale może kiedyś, czy to ze względu na cenę, czy to z jakichś innych względów, dawajcie mi znać. Bardzo Wam dziękuję za oglądanie dzisiaj, do zobaczenia w kolejnych filmikach. Pa, pa!